jedziemy tradycyjnie, Dasburg. Dasburg. Znowu jesteśmy w kole łowieckim Cyranka w Złatnej, w siedzibie koła. Dzisiaj po siadanku wybieramy się na Słowację. Jedziemy do naszych myśliwych, członków naszego koła, słowackich myśliwych, którzy u nas polują. Jest to, można powiedzieć, już wieloletnie przyjaźń, bo to od tego się zaczęło. Od lat 60. to jeszcze ja nie zaczynałem tej przyjaźni. To zaczynał ojciec Tibora Geschwandera razem ze świętej pamięci, obydwa już nie żyją, dyrektorem i łowczym naszego koła Józefem Piechem. Historia jest dosyć ciekawa na tamte czasy. Ja myślę, że najlepiej to opowie naoczny świadek. Ja jeszcze wtedy w kole Cyrance nie byłem. Naoczny świadek Tibor Geschwander tą historię, tej znajomości. Ja myślę, że i przyjaźni też, bo później zaczęły się spotykać rodziny, to jeszcze była ta żelazna kurtyna. Słuchajcie, spotykali się na Glince z całymi rodzinami. Czyli na granicy. Na granicy. Tam nie było, tak jak teraz jest piękna droga asfaltowa z Glinki na Słowację. I wtedy były dyliny takie, to się trzeba było jechać autem terenowym, wtedy były łazy, jeździliśmy łazami tam, łazem. Miałem takie łaza, drugi kolega też miał łaza, tam żeśmy jeździli, tam żeśmy się spotykali. Między innymi też, powiem taką z jednych ciekawostek, to po Sokowce, bo ten Geschwander jest szefem klubu Posokowca na Słowacji. Te Posokowce, między innymi dzięki niemu, dzięki jego znajomości w latach, początek lat 90., końcówka 80., 90., te psy zostały przez nas przywiezione. Czyli trafiły do Polski. Trafiły do Polski. Między innymi w tym parku jest taka słynna też hodowla posokowców. Kolega Pawłowski tam ma. Początek jest psów słowackich. Myśmy w kole mieli, był pies też załatwiany do złotery i tam też taka ciekawa historia. Kilka psów zostało przywiezionych do Polski. Niektórzy mieli hodowali te psy, hodowlę założyli, niektórzy tylko służyli do poszczałków, ale była to dobra linia. Do dziś dnia tu kolega Jurek też ma posokowce, też od kolegi Geschwandera z polecenia. I w kole mamy psy, dobre psy. Zresztą Geschwandery służą do połowy Polski, jeżdżą do poszukiwania. Tam nigdy nie ma problemu. A powiem, bo niektórzy sobie nie zdają sprawy, ja też mam posokowca od Erika. To jest bardzo ciężka i żmudna praca. To nie jest tak, że jak my sobie to wyobrażamy. Ja sobie też tak nie wyobrażałem, jak ile wysiłku trzeba i pracy, a czasu nauczenia tego psa, a później ciężka praca w poszukiwaniu tego psa. Zapytamy, Jurek, powiedz, jak ty długo już hodujesz posokowce? No ja posokowca mam już za 12 lat. To jest ta słowacka linia praktycznie. Tak. Ja mam Bruno, Mutniejska Dolina, to akurat od zięcia Tibora. No jest to pies już 11 lat ma. Teraz mam potomka po niemu. No myślę, że też będzie dobry. Ale te psy na pewno tu w górskich warunkach się sprawdzają wyśmienicie. Nie tylko. Przecież my Erika ściągali, czy Janka zięcia Tibora, ściągali tam na południe Polski i tam nie było problemu. Słuchaj, ja te ręce tak trzymam, ja się nie poddaję, tylko mikrofony tak trzymam, bo tutaj tak szumi ten potok, że zagłusza. Ale powiedzcie tylko na koniec, bo już nie będziemy tutaj za dużo mówić, jak długo jedziemy tam do Tibora? Jakieś 40 minut. No. A jak się miejscowość nazywa? Mutne. A do Mutnego jedziemy. No to ruszamy w trasę i zapraszamy na spotkanie z Tiborem, czyli szefem klubu Posokowca na Słowacji, no i myśliwym koła łowieckiego Cyranka Oświęcim. Tak. Ruszamy. Dasburg. Już jesteśmy teraz na Słowacji. Idziemy przez Słowację. Parę minut temu przekroczyliśmy granicę. To jest Nowocz. Tak, miejscowa się nazywa Nowocz. Nowocz. Dotarliśmy do kolegi Tibora Geschwandera do domu.
Bardzo cię serdecznie witamy. Jest to członek naszego koła, razem ze synem u nas polują, a zarazem szef klubu posokowca na Słowacji. Bardzo dużo też ma zasług łowieckich i nie tylko. Także tu od niego też między innymi nasze koło i ja uczyliśmy się łowiectwa. Ja zacznę, że jak my się zoznamili z Jankiem, to jak zaprosił pana Piecha, bo jak miał takiego posakowca bardzo ładnego, ale mał swoje taką powagę. No a potrzebowali iść na wystawę do Katowic, do Spodku. No a ja tu z gór, a iść tak do miasta wtedy, w tych czasach, kiedy nie było GPS-a, a takich różnych rzeczy. No tak jak poprosił pana Piecha, że sobie nie szedł ze mną. Ale on już był dość chory, no i powiedział, dał mi adres na Janka, gdzie się spotkamy. No tak my się aj tak spotkali, szedł z nami do tego Spodku. No pies Bogli jako nie obstał tam, bo on miał swoje, jemu było jedno, co taki pies, albo taki mali, ale jak go dostać. No ale mogę powiedzieć, że aj w taką historię o nim, że wobec nie miał żaden kłopot z wilkiem, albo jak się szukało postrzałka wilka, bez kłopotów to znalazł. Także takśmy się spotkali, potem zeznamili, a potem zacano to, że potrzebował jakiegoś posakowca. No tak ja po Bleskowi był to hodowlany pies, dużo suni ku niemu chodziło, tak jak mu zawatwił, pierwsza suka szła, ta była taka super, no. Co wziął do... W tym barku, Pawłowski Bogdan. No. A... I tam do dziś ta hodowla jest. No, a... I tam nawet są próby polowe posokowców organizowane w tym barku. No z tego się śmiejemy, no z tego, że wszystko było oficjalne z tymi posakowcami, co iśli do Polski ze Słowacji, len tyle, że było trzeba iść bez zielonej granice, to znaczy bez Czeski Cieszyn. No tak, aj maliśmy wszystkie papiery, ale myśmy się to tak trochę skrócili. Żeśmy szli tak na ciasną granicą, ja słowacką, on polską, a ten pies tam przebiegł na tę stronę. Ale tym, ja nie wiem, czy to ze 4 byli te? No, na pewno. Ze 4 te szczeniaki, co poszli do Polski, ale aj tam byli oficjalnie wiedzieni, aj tu od Stela byli tak wywiezone. Historia posakowców na Słowacji i ściąga aż do monarchii. Austriacko-węgierskiej, kiedy na Słowacji byli dwie hodowle, jest w 1880 latach, gdzie byli dwie hodowle, jedna w Michalowcach, a druga w Malackach, nazywała się Malacka. Postępnie jak wznikła Czechosłowacja, tak na tych gdzie byli ci grofi, na tych majątkach, tak tam hodowlali posakowce. No a klub posakowców najpierw w Czechosłowacji, to sięgło do 1956 się założył, a od roku 1962 przeszedł z Czech klub posakowców na Słowacji. Klub ma około 800 członków, a hodowlają do 1300-1400 posakowców. Je to największy asi klub na Europie, na świecie. Patrzy do międzynarodowego takiego zespołu, albo jak bych to nazwał, ISHV, gdzie są wszyscy, gdzie są państwa, co hodowlają posakowce. No a założyli się teraz dwa światowe kluby, a to klub posakowca bawarskiego posakowca a hanowerskiego posakowca. No, na Słowacji
že kola robím podľa tego, podľa umluvy musím robiť členkovie s vlastiteľami zemie i na základe tego najmniej, jak się hoduje hodowla jeleni, to musi być 2000 hektarów i muszą mieć więcej jak 50% podpisanych od majicieli tych poziemi i mogą wytworzyć swoje kolo. Kolo mogą wytworzyć, ale umluwę, że mogą tam, dzierżawie, że tam mogą polować. To jest taki dominantny faktor tego polowania. No, zwierzyna jest własnością w państwa, ale rewir, to ten, gdzie się poluje, to jest własnością wszystkich tych właścicieli gruntu. Tak. I to jest na tej zasadzie, że oni muszą, jeżeli tam wydzierżawią, będą chcieli wydzierżawić ten obwód, tak jak Tibor powiedział, że minimum 2000 hektarów, jeżeli są jelenie, bo może być i 3, może być i 5, może być i 10, to w zależności od sytuacji. Wtedy muszą przejść po, czy lasach państwowych, czy właściciela gruntów, przyjść i te 50% musi wyrazić zgodę, że mogą tam polować. Ale też to jest na tej zasadzie, bo że to nie jest tak, że umowa, tylko są licytowani, nie? Że kto do więcej. No, licytowani są, to są zaś od państwa od lasów państwowych, albo ja nie wiem, urbariaty, które się można, że tak się licytuje, ale tak. A jak w gminie, tu w gminie, czy w takim przykładowo tu gmina, czy jak to u nas jest gmina Łysowy, czy gmina przykładowo Mutne, to kto, nie, kto bierze, to, komu nie, się płaci dzierżawę? To płaci się. To jest od hektarów. Coś idzie, kto ma, to już nie wiem precznie, ile musi mieć, że jemu się płaci, jako temu właścicielowi. Inaczej to idzie do gminy. A część idzie do gminy, część idzie rolnikowi. Tak, jak ma więcej tych hektarów, ja nie wiem już precznie, ile to teraz jest, czy 10, czy ile, tak wtedy się płaci temu właścicielowi. Ale część jak do mniej, gminy, czyli właścicielowi. No, jak mniej, tak to idzie do gminy. Czy od nas Słowacji zależy od parlamentu, kto tam siedzi, a kto jakie ustawy schwali. Nie? Dzisiaj starczy, jak się tam jeden poseł postawi i powie niejaką ustawę, uprawić ustawę, schwalą, a jest to wszystko na opór. Jest bardzo dużo zielonych, ja powiem, myśliwi nie robią dobrze. Myślę, ani na Słowacji, ani w Polsce widzimy, co robią te ochraniarze jojek, za mnohe te rzeczy, co ochraniarze przesadzują jek, ale nie za te radykalne. Patrzcie, to jest wszystko w Europejskim Parlamencie ze Słowacji, to skoro wszystko są radykalni, zieloni, co wiedzą przez te media, się trochę pokazać, a ludziom jest jedno, kto tam pójdzie z wolą go we wyborach i są dzisiaj w parlamencie i za Gluźce na jednej stronie tu chodzili, podpiszcie do Natury 2000, będziecie tu mieć, dostaniecie pieniądze z Europejskiej Unii, dostawali 2 lata, cyle, koniec. A dzisiaj, jakbyście na tych plochach coś zrobili, idzie nawóz, kara, nie macie tam co robić, nie, boście tu podpisali, zeście w Natury 2000. Nie wiem, czy pamiętasz, jak było spotkanie w Bielsku w 2000 roku o Naturze 2000. I wtedy już byli myśliwi z Ukrainy, z Rosji, byli z Francji, byli z Niemiec, byli z Holandii. Takie było spotkanie w Bielsku. Ja tam właśnie też byłem razem z Tiborem. I oni właśnie, dla mnie to było zaskoczeniem wtedy, że ci Francuzcy, Holenderscy, tam Duńczyki były też, chcieli bardzo mocno chronić u nas rysia, wilka wtedy. I Tibor mówi tak, ale u nas nie ma problemu. My, jeżeli chcecie tak chronić, to chroncie też u siebie. My wam odłowimy rysie, wilki, damy to, zawiesimy i tam se też hodujcie. Miejcie tak jak u nas, nie? Bo u nas tego jest wystarczy.
To pamiętam, jak jeden powiedział, ale my jakbyśmy zawieźli tam, Francuz to chyba powiedział, to był 2000 rok, że... Nie, to, był Holender. Czy Holender. Holender. Czy wiesz, ja już, mówię, jakbyśmy zawieźli i wypuścili, to by nas rolnicy zamordowali. No, wiesz, no ale u nas chcą hodować, wtedy chcieli hodować, natomiast u siebie nie. No, to był wtedy 2000 rok. Biesku, takie spotkanie. Wtedy ta Natura 2000 się zakładała. I też tak jak to Tibor obiecywali, co to będzie, jak to będzie, a okazało się, że to z tą naturą to nie jest tak. Ja chciałem serdecznie podziękować kolegom tutaj i z koła Cyranka, no w sensie wszyscy z koła Cyranka, tylko że tutaj jest nasz kolega ze Słowacji. Mnie bardzo zależało, żeby powiedzieć właśnie trochę o łowiectwie słowackim, dlatego że praktycznie no, my jesteśmy jedną słowiańską rodziną, mieszkamy dosłownie rzut beretem, bo tak jak tutaj koledzy przez granicę paręnaście kilometrów jest już kolejny obwód. Słowacja to są nasi przyjaciele, to są myśliwi, którzy też polują blisko naszej granicy, ale tak jak widać na przykładzie koła Cyranka, wielu myśliwych słowackich poluje w Polsce. Nie wiem, czy polscy myśliwi polują na Słowacji w kołach. Nie wiem, raczej nie. Nie stać. Ale myśliwi Słowacy polują u nas. W sumie jak rozmawiamy o tym naszym łowiectwie, niewiele to się wszystko różni. Zwierzynę mamy podobną, problemy mamy podobne. To, co tutaj Tibor mówił, że wszystko zależy, nasza przyszłość zależy od naszych władz, bo tak zawsze jest. A ponieważ w tych władzach mamy coraz więcej tak zwanych ekologów, chociaż z ekologiem to nie ma nic wspólnego, no więc ta nasza przyszłość jest zagrożona. Ale problemy problemami, staraliśmy się wam trochę przybliżyć te łowiectwo też na tym pograniczu, na pograniczu słowacko-polskim. Tutaj Tibor jest, jak mówiliśmy, jest szefem klubu posokowca. Posokowce, te psy są znane w całej Polsce, w całej Europie. Ja chciałem bardzo serdecznie Tiborowi podziękować właśnie za tą opowieść o posokowcach. Bo wielu z nas, zresztą tak jak wy macie w kole, te psy polują i w Polsce, i na Słowacji. I to tych psów jest coraz więcej. A na Słowacji, ja myślę, że ta kynologia jest bardziej rozwinięta niż w Polsce. Chociaż myśliwych w stosunku do Polski, ile myśliwych jest na Słowacji? 60 tysięcy. No ale was jest 5,5 miliona. Tak. A Polaków w nas jest 30, chyba 8 milionów, a jest tylko 120 tysięcy. Więc porównując to nas jest niewielu w porównaniu do myśliwych słowackich. Ale problemy, tak jak mówię, problemy są te same. I no chcielibyśmy polować. Chcemy polować, chcemy działać, tylko czy będziemy polować, nikt z nas nie wie. Będziemy. O, to jest optymistyczne. Wiecie, starczyło, jakbyśmy nie polowali sobie rok, dwa, abyście wiedzieli, co by się działo. To są już... Ja jeszcze tyle opowiem, że 33 wydał ministerstwo na Słowacji taką uchwałę, gdzie powolili strzelać od 1.4. wszystkie łanie, byki pierwszej klasy, wszystkie daniele i danielki, wszystkie muflony i muflonki do 1.7, a potem już idzie ustawa płatna na myśliwości. Ale za te 3-4 miesiące się strzela to, co jak mówił. Bez tego, czy jest hodowli, czy nie jest hodowli, mają strzelać, bo tyle jest zwierzyny, że się skarżą i gospodarze. No i jest to kłopot, ale gdyby się przestało polować, tak, to jest za 2-3 lata. To wtedy niech zieloni biorą sprawę w swoje ręce, nie? No nie chronią pola właśnie. No, niech, tak jak w Holandii gęsi tam, trują gęsi na potęgę wszystkie i tam gazują i tam nikt się nie pyta, czy jest chroniona, czy nie chroniona, czy jest tako. Wszystko idzie po tego. Jasiu, ale o czym my mówimy? My chronimy u nas żubra, nie tak? Jak powiedział Tibor, jakbyście wspominali tego myśliwego francuskiego czy holenderskiego, no weźcie sobie wilki. Nie, no. Pamiętacie historię, jak z Polski jeden byk żubra przeszedł na stronę niemiecką. Zaraz go zastrzelili. Tak. Zaraz go zastrzelili, łeb upieprzyli, zjedli i nic, cisza. Jak gdyby to było odwrotnie, to Unia Europejska, cały świat by protestował. Nie? A tam se poszedł jeden żub, został zaraz zastrzelony. U nas się robi tragedię nie wiadomo z czego. A zwierzyny jest nadmiar. Coraz więcej, sobie popatrzcie, od ilu lat się słyszy, musimy chronić. My cały czas chronimy. Gęsi już są tysiące tej zwierzyny i tak Tibor powiedział, no nie polujmy sami rok, nie? Zobaczymy co będzie, co się zdarzy. Także jeszcze raz dziękujemy, pozdrawiamy ze Słowacji,
konkretnie z miejscowości Mutne. Mutne, to jest miejscowość Mutne. Pozdrawiamy, dziękujemy jeszcze raz za spotkanie i Dasz Bór. Tak, Dasz Bór. Mam dzisiaj do zaprezentowania trzy różne modele sprzętu. Dwie lunety oraz monokular obserwacyjny. Lunety, które mam tutaj zamontowane na tych kolbach, są to lunety firmy PART. Odpowiednio luneta noktowizyjna, dziennonocna oraz luneta termowizyjna. Jak widać, te lunety są bardzo podobne. Praktycznie zewnętrznie, z daleka są identyczne. PART postąpił bardzo mądrze. Praktycznie do tego samego tubusu włożył różną elektronikę. Oba te modele charakteryzują się okrągłym wyświetlaczem oraz tubusem 30 mm, dzięki czemu możemy założyć je na zwykły montaż na broń. Także wygląd, no nie licząc doświetlacza tudzież dalmierza laserowego, jest praktycznie klasyczny i z daleka wygląda to jak normalna luneta. Może najpierw zacznę od lunety DS35, która jest dzienno-nocną lunetą noktowizyjną. Akuratny model, który mam przed sobą, jest to model DS35-940, czyli tu mamy ten rodzaj iluminatora LRF, czyli z dalmierzem laserowym do 1000 metrów. Luneta ta wyposażona jest w wymienny akumulator, standardowy dla firmy PART, wykręcany z tej strony. Jeśli chodzi o sterowanie, na tej wysokości znajduje się moduł. Przyciski są wyczuwalne pod palcami. Wystarczy troszkę doświadczenia i praktycznie w nocy jesteśmy bez problemu w stanie tym operować. Jeżeli chodzi o łączność z urządzeniem, z tej strony mamy podłączenie, mamy wejście na kartę, bo trzeba pamiętać o tym, do czego już przyzwyczaiła firma PART, że musimy tutaj sobie włożyć wymienną kartę pamięci, żeby nagrywać filmy. Podłączenie USB do komputera. Co bardzo ważne w przypadku, gdy robi się jasno. Mamy tutaj bezogniskową pokrywkę obiektywu, praktycznie dzięki czemu możemy sobie przekręcić. Mamy minimalną ilość światła wpadającą. Nie musimy regulować w ogromny sposób ostrości. Jeśli chodzi o samą ostrość, bardzo wygodnym systemem jest dodanie takiego charakterystycznego, ja to nazywam kciuk, na obiektywie. Jest to o wiele wygodniejsze rozwiązanie niż kręcenie samym obiektywem. Tu po prostu wystarczy sobie praktycznie palcem jednym jesteśmy w stanie to zrobić. Tak jak wcześniej wspomniałem, praktycznie czy to lunety serii TS, czyli termowizyjne, czy lunety serii DS, praktycznie mają taki sam wygląd zewnętrzny i taki sam panel, jeśli chodzi o sterowanie. Lunety termowizyjne serii TS dzielą się na model 31, czyli model, który mam przed sobą. Są to modele o niższej rozdzielczości i niższej czułości termicznej oraz modele 62, odpowiednio wyższa rozdzielczość, wyższa czułość termiczna. Modele jak najbardziej przydatnymi w nocy są modele wyposażone w dalmierz laserowy, podobnie jak w przypadku serii DS, dalmierz laserowy o zasięgu do 1000 metrów. Tak samo jak w przypadku serii DS, okrągły wyświetlacz, akumulator wyjmowany z boku, tubus 30 mm, dzięki czemu założymy go praktycznie na każdym możliwym montażu. Sterowanie oraz łączność dokładnie w tym samym miejscu. Można powiedzieć, że kto polował z DS-em lub z TS-em, drugą lunetę po prostu zacznie obsługiwać od razu intuicyjnie, dlatego że jest to praktycznie w obsłudze to samo. Co bardzo ważne, zarówno w lunetach noktowizyjnych, jak i w lunetach termowizyjnych rozwiązano bardzo fajnie problem odległości od oka. W obu przypadkach wynosi on 4 cale, czyli 10 cm. Ktokolwiek polował z nasadką noktowizyjną i miewał problemy przy odrzucie, wie o czym mowa. W tym wypadku została zastosowana bardzo,
wysokiej jakości guma, która ma 6-7 cm. Także nie będziemy się w ogóle obawiać żadnego odrzutu w nocy. Kolejnym produktem, który chciałem przedstawić, jest jak już pewnie widzicie i rozpoznajecie, bo jest to produkt dosyć charakterystyczny, jest to Hik Micro Condor. Jeden z czterech przedstawicieli tej serii, tu akurat w ręku mamy najmniejszy produkt, czyli model CH25. Condor, można powiedzieć, wbił się na rynek dosyć mocno, ponieważ na przykład porównując do serii FH, również Hik Micro, jest on o wiele bardziej poręczny, wyposażony w fajną taką rączkę, przypomina nam to kamery. Klapka na obiektyw jest wyposażona w magnes, co również jest bardzo, bardzo przydatne. Dalmierz laserowy do 1000 metrów. Każdy z modeli Condor jest w niego wyposażony. Jest to wielkie ułatwienie i skok jakościowo w stosunku do poprzednich serii. Modele Condor wyposażone są w trzy rodzaje obiektywów. 25, 35 oraz 50 mm. Wersje CH są to wersje o niższej rozdzielczości 3.8.4 oraz wersje CQ są to wersje wyższej rozdzielczości 640. Jak widać, odległość między poszczególnymi przyciskami jest bardzo duża, dzięki czemu w zimie w rękawiczkach są one wszystkie jak najbardziej wyczuwalne. Wymiana baterii wymiennego akumulatora znajduje się tutaj. Odkręcamy, wymieniamy akumulator, zakręcamy i wszystko. Kolejną fajną nowością, nie licząc dalmierza laserowego, jest tak zwany Image lub Zoom Pro. Najprościej rzecz ujmując, jest to powiększenie bez utraty jakości obrazu. Ktokolwiek powiększał obraz cyfrowo w termowizorze, wie o czym mowa i wie, jak bardzo przydatne bywa powiększenie bardzo wysokiej jakości. Jeśli chodzi o ceny poszczególnych produktów, są one wszystkie aktualnie dostępne na stronie taniepolowanie.pl.